Proszę Państwa, jako przedstawiciel Fundacji For Arte wszystkich serdecznie witam na wernisażu tej wyjątkowej wystawy jubileuszowej. Najważniejszą osobą jest siedzący w fotelu prezesa Lech Ledecki, który uczynił nam ten zaszczyt, że obdarzył nas możliwością stworzenia tak wielkiego wydarzenia, jakim jest jubileusz 50-lecia twórczości. Bohater dzisiejszego wieczoru uprawia malarstwo abstrakcyjne, bawi się kolorem. Dla mnie, co wielokrotnie już miałem okazję Lechowi mówić, jest to rodzaj poezji zamienionej w obraz malarski. Dzieła mają w sobie tyle lekkości, a zarazem skrycą tajemnicę, coś, co prowadzi ku metafizyce, ale jest opowieścią bardzo sprzyjającą człowiekowi. Wydział Kultury Urzędu Miasta reprezentuje Ela i Czegłysbach. To, co widzimy, to jest ostateczny efekt, ale on jest cudowny i za to serdecznie panu Lechowi dziękujemy. Jest z nami radna częstochowska pani Małgorzata Jerzyńska, reprezentująca Komisję Kultury. Kłania się właśnie państwu. Leszku, to teraz pora, żebyś ty powiedział słów kilka. Zapraszam cię do tego. Drodzy państwo, ja się znalazłem w trochę niecodziennej sytuacji. Właściwie pierwszy raz w życiu trzymam mikrofon. I przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować wszystkim obecnym, wszystkim przyjaciołom, gościom, którzy zechcieli dzisiaj przyjść tutaj obsować swoimi obrazami i ze mną. Panu doktorowi Krzysztofowi Janikowi za to, że wpuścił mnie w te magiczne wnętrza. Panu Tadeuszowi Piersiakowi, jest koordynatorem tego wszystkiego. I dobrze jest go posłuchać z całego serca. Mojej żonie Elżbiecie Ledeckiej, która stała się kuratorem tej wystawy. Serdeczne podziękowanie dla mojego syna. Towarzyszył mi w czasie mojej pracy i dzięki jego filmom miałem państwu okazję przedstawić fragment swojej pracy. Tej takiej normalnej, z gliną i z płótnem. Gdybyście państwo chcieli ze mną rozmawiać na temat prac, to bardzo proszę, jestem do dyspozycji. Dziękuję.